Ale no jeżeli pan, no chciałbym, żeby pan senator Kwiatkowski miał możliwość sprostowania, a później dopuszczę wniosek formalny. Panie marszałku. Jeżeli pan senator pozwoli na to. Wydaje mi się, że pan senator ma prawo sprostować po tym, jak był tutaj. Panie marszałku, panie, panowie senatorowie, muszę sprostować nieprawdziwe informacje, które pan minister tu podał. Nikt, w tym również ja, nie wybiegał z tej sali. To jest poważne miejsce. Jeżeli pan dziś biega, to oczywiście życzę dobrego joggingu i utrzymywania dobrego stanu zdrowia. Słuchałem pańskiego wystąpienia, odnosząc się przed chwilą między innymi do tej części, w której byłem obecny w Komisji Ustawodawczej, słuchając na podglądzie pańskiego wystąpienia i mając konsultacje z legislatorami senackimi. Czy pamiętam, czy nie pamiętam, kto wczoraj był na komisji? Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, że nie było pana. Pamiętam, że nie było senatora sprawozdawcy. Pamiętam, że nie było senatora wnioskodawcy. I powiem panu, czego pan nie pamięta. Że je posła sprawozdawcy. Pan pewno nie pamięta, ale traktuje to w formie pytania, nie stwierdzenia. Co to jest pytanie retoryczne, które słownik polski, PWN określa? Figura stylistyczna i retoryczna, pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu. Wiem, odniosłem porażkę dydaktyczną. Nie skłoniłem pana do przemyśleń. Nie wychwycił pan, co to jest figura retoryczna. Będę się starał mocniej kolejnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę.